serdecznie na uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod centrum Galardia. Starachowiczanie niewątpliwie czekali na tego typu obiekt, gdzie w jednym miejscu będą mogli poczynić zakupy, można powiedzieć, kompletne, gdzie będą znane marki. Myślę, że od lat nam tego w Starachowicach brakowało. To pozwoli dopełnić do odpowiedniego poziomu to, czym dysponować powinno miasto powiatowe. Akt erekcyjny. My, uczestniczący w dzisiejszej uroczystości, oddajemy w ręce przyszłych pokoleń akt erekcyjny, który został podpisany 20 listopada 2013 roku, gdy prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej jest Bronisław Komorowski, premierem Donald Tusk, marszałkiem województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, a wojewodą województwa świętokrzyskiego Bożentyna Pałka-Koruba. Podpisany akt erekcyjny symbolizuje początek nowej inwestycji w Starachowicach, jaką jest budowa centrum handlowego Galardia, które za kilka miesięcy będzie służyło mieszkańcom miasta, a już od dnia dzisiejszego staje się jego immanentną częścią.